Facebook jak najbardziej może być wsparciem w poszukiwaniu pracy. Po pierwsze mamy tutaj dostęp do grup branżowych, w których pojawia się wiele unikalnych ogłoszeń, a także ogłoszeń publikowanych po prostu szybciej, zanim portale klasyczne typu pracuj.pl zaakceptują chociażby takie ogłoszenie. Mamy tutaj bardzo osobisty kontakt z osobą, która wrzuca to ogłoszenie, co daje nam pewną przewagę w możliwości uzyskania pewnego researchu. Warto też pamiętać o tym, że na grupach branżowych możemy zaprezentować się jako ekspert. Ja sam jako właściciel firmy składałem takim osobistym propozycję, zanim w ogóle ogłosiliśmy jakąkolwiek rekrutację, więc tutaj to wsparcie jest jak najbardziej zasadne i warto z niego korzystać. Polacy jeszcze dosyć opornie podchodzą do poszukiwania pracy przez social media. Dosyć mocno zakorzenione są nas te bardziej tradycyjne metody. Należy no, spojrzeć na te trendy, które pochodzą z USA, jak Facebook, który coraz bardziej rozbudowuje zakładki związane z poszukiwaniem pracy, różnego rodzaju opcje reklamowe, które pozwalają do tych potencjalnych pracowników dotrzeć. Więc jakby możemy się spodziewać, że będzie tego więcej i więcej. Tam headhunterzy aktywnie poszukują dużo mocniej, dużo bardziej precyzyjnie potencjalnych pracowników do Firm i myślę, że dzisiaj, dbając o tę obecność w social mediach, można się przygotować na nadejście tego trendu no i skorzystać po prostu, dostając jako pierwszemu takie, takie oferty. Paradoksalnie, to, że Polacy nie są najmocniejsi w szukaniu pracy przez social media, może być po prostu na naszą korzyść, ponieważ e, takich rzeczy jak chociażby poprawnie wypełniony profil na LinkedIn, w który zebrał odpowiednią liczbę rekomendacji, wyeksponował najbardziej m, jakby opanowane najlepiej umiejętności. No, to jest coś, czym można się zdecydowanie wyróżnić, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych jest to na przykład standard. Wiele osób dziwi się, że Facebook rośnie na wszystkich kontynentach, we wszystkich grupach wiekowych, a wynika to z takich świadomych działań, jak właśnie otwieranie centrów szkoleniowych w nowych krajach, które prowadzą dziesiątki tysięcy szkoleń nie tylko dla przedsiębiorców, ale właśnie, a to dla seniorów, a to dla osób poszukujących pracy. I myślę, że tutaj otworzenie się tego biura w Polsce może być ciekawym wsparciem i rozwinąć te kompetencje cyfrowe właśnie wśród Polaków. Otwarcie się centrów szkoleniowych Facebooka w Polsce wypełnia pełną lukę, która dotychczas na polskim rynku miała miejsce. Zyskują tutaj wszystkie strony, mianowicie przedsiębiorcy zyskujący cyfrowe kompetencje, których dotychczas wielu z nich nie posiadało. Agencje, które jakby sprzedają usługi w tym zakresie, mogą korzystać z tego, że mają do czynienia z bardziej świadomym odbiorcą, a finalnie Facebook zarobi więcej na reklamach. Także jest to sytuacja win-win dla wszystkich.